bieg do mnie z 10 metrów, mniej więcej. Z takiej odległości dałem mu kartkę, zapisywałem sobie i kątem oka zauważyłem, jak on bierze zamach głową i, no i trafia mnie centralnie w nos. Siła ataku była na tyle duża, że odleciałem kawałek. Ocknąłem się na ziemi, pomagali mi zawodnicy drużyny przeciwnej. Pozbierałem tam swoje te sędziowskie rzeczy i prowadzili mnie pod rękę do szatni, bo nie byłem w stanie sam iść. No i w tym czasie współpartner zawodnika, który mnie uderzył, bramkarz, podbiegł, stanął przed nami i powiedział coś w stylu, że to ode mnie i napluł mi w twarz. Później zaprowadzili mnie do szatni, czułem się bardzo źle, drętwiały mi ręce, także stwierdziłem, że zadzwonię po pogotowie, zadzwoniłem też na policję. Przyjechała policja, przyjechała później karetka pogotowia, zabrała mnie do szpitala. Wstępnie mnie opatrzyli, powiedzieli, żeby się skontaktować z laryngologiem jutro i, no i później chodziłem trochę po lekarzach, ogarnąłem wszystkie sprawy. No i tak to się gdzieś tam pod względem zdrowotnym skończyło. Też miewałem różne przygody, ale to nie było takiej agresji. Były jakieś takie historyjki, że no nie wiem, ktoś zamknął mnie w szatni od zewnątrz, nie mogłem wyjść. Nie było wtedy takiej agresji w postaci ubliżania sędziom, w postaci fizycznej nawet, jakiejś napaści, pogróżek. Tego nie było. Były gwizdy, były jakieś tam okrzyki, sędzia, kalosz czy coś w tym rodzaju. Na pewno widok mamy, która przyjeżdża, bo ja wtedy nawet nie miałem prawa jazdy. Na mecze woziła mnie mama. Sama jej reakcja, jak dzwonię do niej i mówię, że przyjedź po mnie, bo mi połamali nos. No samo to, tak sobie się zastanawiałem nad tym, że na miejscu moich rodziców, czy no nie chciałbym być w takiej sytuacji. Czy pozwoliłbyś, żeby ktoś wyzywał twoje dziecko? Trenerze, jesteś odpowiedzialny za swoich zawodników. Naszym obowiązkiem jest wychowywać. Każdy z nas popełnia błędy. Na pewno po tej sytuacji miałem moment taki kryzysowy, gdzie już napisałem kolegom, że to koniec, że ja sobie nie pozwolę, żeby to tak było, że... Ale to właściwie bardzo szybko mi minęło. Między innymi ze względu na tą pomoc, którą otrzymałem, na to wsparcie ze strony całego środowiska sędziowskiego, które, no, które się potrafiło w tych momentach zjednoczyć. Powstała ta ogólnopolska akcja Szacunek dla Arbitra, która też się chyba odbiła dość głośnym echem w środowisku i sędziowskim, i piłkarskim. Graj! Nie ma nic! Graj! Sędzia ma taką władzę na boisku, z której, gdy skorzysta, pełni rolę Boga. Od jego decyzji nie ma odwołania. Nie może dać się ponosić na boisku emocjom. Rozmawiam nieraz z młodymi chłopakami, oni mają łzy w oczach, w szatni. Mówią, że więcej na żaden mecz nie pojadą, nie chcą być wyzywani, nie chcą, żeby do nich za nimi biegali zawodnicy, krzyczeli im coś do ucha. Ja sędziowałem przez 30 lat i takich incydentów związanych z przemocą, powiedzmy fizyczną, miałem tyle, że można by je policzyć na palcach jednej ręki. Natomiast jak rozmawiam z młodszymi sędziami, tymi, którzy teraz sędzią, szczególnie w niższych klasach, to niestety takie incydenty zdarzają im się prawie w każdym miesiącu. Tak? Albo pobicie, albo oplucie, albo depnięcie, albo awantura, a jeśli nie im, to im ich kolegom. Każdy jeden przypadek przemocy czy agresji wobec sędziów to jest przypadek za dużo i nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Natomiast nie można z pewnością powiedzieć, że to jest sędziowskie życie, sędziowska codzienność. Te przypadki się zdarzają, ale na szczęście liczbowo jest ich niewiele. Spotykamy się właściwie z przemocą na każdy możliwy sposób, zaczynając od tej łagodniejszej, zazwyczaj, przemocy słownej, a kończąc na aktach agresji i przemocy fizycznej. To są sytuacje, które się zdarzają. Wiadomo, nie są one na porządku dziennym, ale w ostatnich latach zaczęło ich być coraz więcej. Agresja jest wpisana w sport, wpisana w rywalizację, wpisana w kibicowanie, w współzawodnictwo. Niedobrze jest, gdy to się przeradza w patologię. Mur bram, patrzcie! 8 metrów! Mur bram, to powiedzieć! Sędzia jest zawsze wrogiem. Trzeba się nastawić na to, że jadąc na mecz będziemy zawsze wrogiem dla jednej, drugiej drużyny. To jest spotkanie z ludźmi. 22 ludzi na boisku, dwie ławki po kilkanaście osób, no i publiczność, która na niższych ligach de facto też bierze udział praktycznie w meczu. Nie tak!
kąt, kąt! Kąt! Ej! Sędzio! To jest karny! Jako kolegium sędziów PZPN no, robimy wiele, aby przede wszystkim ocieplić wizerunek sędziów. Temu między innymi służył serial Sędziowie, który powstał dzięki Kanalowi Plus i przy naszej aprobacie. Kiedy ja opowiedziałem znajomym z Wielkiej Brytanii, z którymi rozmawialiśmy właśnie o przemocy, tak, co się u nich dzieje i co oni robią i co się u nas dzieje i co się u nas robi, czy też czego PZPN nie robi, no to oni byli w szoku. Brytyjczycy byli w szoku, jak się dowiedzieli, tak, jaka przemoc w Polsce jest i że nie ma na to właściwej reakcji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wprowadziliśmy coś takiego, co się nazywa status sędziego i tam po raz pierwszy zawarte zostały oprócz obowiązków również prawa sędziów, w tym prawo dla sędziów do wsparcia prawnego ze strony związków wojewódzkich i Polskiego Związku Piłki Nożnej w przypadku, kiedy dotknie ich przemoc albo straty materialne. Nie było w Polsce nigdy kampanii żadnej typu respekt, czyli nie wiem, szacunek dla sędziego. Była jedna, ale to była organizowana prywatnie, oddolnie przez samych sędziów. Natomiast PZPN nic z tym nigdy nie zrobił. Zawodnik, który mnie uderzył, dostał 5 lat zawieszenia, czyli z tego, co się orientuję, była to maksymalna kara, jaką Wydział Dyscypliny mógł udzielić. A zawodnik, który mnie opluł, dostał 3 lata zakazu grania, a sam klub został bodajże wycofany do końca sezonu. Sędzia ma być świętością, tak jak jest w rugby chociaż, czy w koszykówce, gdzie jakikolwiek kontakt cielesny z sędzią to jest od razu bardzo surowa kara. Ja osobiście jako sędzia uważam, że te kary powinny być znacznie surowsze. Zdarzały się przypadki, kiedy organy jurysdykcyjne na poziomie wojewódzkich związków piłki nożnej znacznie łagodziły nawet te maksymalne wymiary kar. Ja uważam, że za uderzenie sędziego, za naruszenie jego nietykalności osobistej powinna być nawet stosowana kara dożywotniej dyskwalifikacji. Jeśli chodzi o zachowanie zarówno zawodników, działaczy, kibiców, myślę, że to się nie zmieniło, że ataki słowne i ta przemoc taka psychiczna wciąż ma miejsce. To ma miejsce przy okazji większości meczów, które się odbywają. W mniejszym czy większym stopniu, ale no dalej jest to dość duży problem. Wcześniej 10 lat grałem w piłkę i też zauważałem tak, ta agresji ze strony zawodników, gdzieś tam moich kolegów na boisku, niekiedy w stosunku do sędziów. I wydaje mi się, że to się nie zmienia. I to jest właśnie straszne, że to się nie zmienia. Ale tak mówię, to wynika z tego, że na to nikt nie reaguje. Nie ma jakby jednoznacznego takiego jakby przekazu, że będziemy coś z tym robić. Bo to jest cały czas, te kary są takie same. Zawodnik, który naruszy nietykalność sędziego, wie, czego się może spodziewać. Trener, który wyzwie sędziego, też wie, czego się może spodziewać, że to będzie pewnie 100 zł i 5 meczów. Więc ja myślę, że nie, to jest linia. To jest cały czas tak samo. Wielu sędziów rezygnuje z sędziowania piłki nożnej, bo postykają się właśnie z takim problemem. Tak? Mają świadomość, że jest przyzwolenie na przemoc wobec sędziów, a wszelkie reakcje władz piłkarskich, no delikatnie mówiąc, są niewystarczające. Niestety przez takie zachowania, jak mnie spotykają, no może ja nie jestem tu jakimś, nie uważam się za męczennika, ale poprzez takie zachowania tych sędziów będzie coraz mniej. Za 3-4 lata to na A-klasie będą sobie sędziować zawodnicy między sobą, bo nie będzie sędziów i młodzież się nie garnie, bo nikt nie pojedzie. No ja jestem z tych bardziej postrzelonych, że mimo, że mnie opluli, uderzyli, ja i tak nadal w tą trudną miłość idę. W mojej ocenie problem przemocy wobec sędziów nie jest problemem najważniejszym i z pewnością nie decyduje o tym, że sędziów jest mniej. Znam sytuację w całej Europie, w większości krajów europejskich. Ten problem jest dokładnie ten sam. Do sędziowania zgłasza się coraz mniej chętnych. Po prostu młode pokolenia trudniej zachęcić do wytężonej pracy, żmudnej pracy, do regularnego wysiłku. Nieraz w deszczu, zimnie, na błocie, w trudnych warunkach. Sędzia tutaj w tym okręgu warszawskim w ciągu weekendu może sędziować właściwie tyle, ile chce. Tak drastyczne braki są sędziów. Najniższa liga seniorów, klasa B, jest prowadzona przez jednego sędziego, co jest bardzo trudne, szczególnie tam, gdzie jeżdżą sędziowie ci najmłodsi prosto po kursie i zderzają się z tą rzeczywistością, gdzie nie mają wsparcia nawet kolegów asystentów, jadą sami gdzieś na wioskę.
I często bywa, że po dwóch, takich trzech wyjazdach taki sędzia rezygnuje. Rezygnują dlatego, że widzą, jak to naprawdę wygląda. Jak wygląda naprawdę sędziowanie piłki nożnej w polskich realiach. Widzą, jaką pomoc mają, czy też raczej jakiej pomocy nie mają w sytuacjach dla nich trudnych. Kiedy są właśnie wyzywani, popychani, kiedy ktoś im, nie wiem, zabierze gwizdek, połamie chorągiewki, złamie kartki i tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje od lat. Każdy, idąc na głos, myśli, że będzie Marciniakiem, będzie jeździł po meczach, które ogląda w telewizji, po wielkich stadionach, pozna gwiazdy piłki, a tak naprawdę on później jedzie i gdzie może poznać gwiazdy piłki powiatowej. Nie pozna lewego. Teraz Polski Związek Piłki Nożnej ma ogromne szczęście, że jest taki sędzia jak Szymon Marciniak, który odnosi ogromne sukcesy międzynarodowe, spektakularne. Jest przykładem, magnesem do piłki nożnej również dla młodych ludzi. I między innymi dzięki właśnie, myślę, że głównie chyba dzięki Szymonowi Marciniakowi, liczba sędziów w Polsce nadal utrzymuje się na poziomie około 9-10 tysięcy sędziów. Szacujemy, że tych sędziów, aby zapełnić płynną obsadę, powinno być około 20% więcej. Oczywiście w każdym z 16 województw wygląda to trochę inaczej. Są pojedyncze województwa, gdzie tych niedoborów nie ma. Są takie, gdy niedobory wręcz uniemożliwiają dokonanie pełnej obsady meczów na najniższym szczeblu. Pracę sędziów w niższych ligach opisałbym, myślę, w jednym słowie. Pasja, bo naprawdę nie da się w tym być, nie da się w tym siedzieć, nie da się jeździć na mecze w niższych ligach bez pasji, bez zajawki. Niestety coraz więcej sędziów traktuje to zajęcie, może nie jest ich wielu, ale już jest za dużo, jako takie dorobienie do pensji, do stypendium, do kieszonkowego. Te ryczałty nie są duże, koszty rosną, a ryczałty stoją w miejscu. Ale nie po to się przyjeżdża sędziować. Przyjeżdża się, żeby spełniać swoją pasję. Sędzia w czwartej lidze na środku zarabia około 250 zł na rękę. Za mecz w przypadku niższych lig w A-klasie to jest bodajże 150 zł, w okręgówce około 200 zł. To tak z reguły idzie co liga do tej czwartej ligi, co liga o 50 zł w górę, jeżeli chodzi o sędziowanie z gwizdkiem w ustach. Jeżeli chodzi o linię, czyli o bycie asystentem, no to są kwoty, które z reguły tam odbiegają między 30 a 50 zł. Od tego, co jest w porównaniu do sędziego głównego w tym spotkaniu. Sędziów, którzy żyją z sędziowania, jest 20 zawodowych plus kilkudziesięciu takich, którzy mają inną pracę, ale sędziują na tyle często i na tyle dobre mecze, że też mogliby z tego sędziowania żyć. I do tego może jeszcze jest, nie wiem, 200-300 sędziów, którzy sobie dzięki sędziowaniu naprawdę nieźle dorabiają. Natomiast ogromna większość z tych 9-10 tysięcy to są pasjonaci, którzy zarabiają po kilkadziesiąt złotych za mecz, czasem 100 złotych za mecz. Sędziowie są jednymi z najważniejszych sponsorów piłki nożnej. Gdyby nie ta armia ludzi, to polska piłka nożna wyglądałaby jeszcze gorzej. Po co nam to? To jest takie pytanie bardzo, bardzo ciekawe, ogólne, bo na pewno nie jeden sędzia sobie zadaje pytanie, bo mecze są różne, są mecze łatwe, ciężkie, no tragiczne w skutkach niektóre, ale człowiek, na pewno nie jeden sędzia i tak sobie siedzi: po co mi to? Puka się w głowę, ja nieraz, po co jedziesz, nasłuchaj się, na czym świat stoi? I to właśnie w tym jest takie coś, tym, że to człowieka ciągnie. No to trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby czy deszcz, śnieg, błoto, wiatr, pakować się i jechać za te kilkadziesiąt złotych, wracając tym bagażem wyzwisk na plecach. Trzeba to lubić po prostu.